W dzisiejszym odcinku prezentacja dworca kolejowego Ustronie Morskie. Na początku, jak dojść do tego dworca? Tu jest takie drzewko i tą drogą właśnie tutaj idziemy przez taką uliczkę. Na razie ona nie jest zrobiona, jest w niej bardzo dużo dziur, ale tam za mną, co tak buczy, to jest właśnie koparka, bo tam drogę naprawiają. Tutaj musimy iść. Taką właśnie drogą. I tu już widać powoli budynek dworca kolejowego. Jakaś karetka pewnie jedzie. Proszę, Ustronie Morskie. Tu jest budynek dworca kolejowego. A tutaj jest już rozkład jazdy. Przewoźniki w chwili obecnej to PKP Intercity pod Legią. Kręcone jest to 16 sierpnia 2023 roku. Tutaj proszę. Tutaj mamy taką ławeczkę, jak do pociągu jest jeszcze bardzo dużo czasu, to można sobie na niej usiąść. Teraz idziemy na sam peron. Tutaj jest taki jakby parking, jakby ktoś samochodem przyjeżdżał. Tutaj pociąg żaden nie jedzie. Ten tor jest zardzewiały, bardzo zardzewiały. Ale po tym drugim odbywa się już ruch kolejowy normalnie. Ciekawostką jest to, że na dworcu kolejowym mamy te semafory takiego bardzo starego typu. Tu jest żółta linia, a tu mamy drugi tor, na którym pociągi przejeżdżają około 3, 4, może 5 razy dziennie. No chyba, że te jakieś to tutaj przelot mają, to inna sprawa. Tu są właśnie te, bo do tych semaforów leci taka oto właśnie linka. Tutaj idziemy, tutaj właśnie pod tymi torami leci ta linka Ustronie Morskie. Idziemy tutaj dalej. Ponownie Ustronie Morskie. Tutaj znak kolejowy. A tutaj mamy, jesteśmy obecnie na peronie pierwszym. Tu na prawo jest tor pierwszy, na lewo tor drugi. Idziemy dalej. Tego tak bardzo nie widać, ale tutaj pisze sieć trakcyjna pod napięciem. Dotknięcie grozi śmiercią. O, teraz dobrze widać. Idziemy dworcem. Tu mamy kosz na śmieci. Ławki, można sobie usiąść. I tu dalej do tych starszych typów semaforów. Tutaj, co tutaj będzie pisało? Każdego dnia wygodnie i bezpiecznie podróżuj pociągiem. Tu jakiś ekspres Intercity. Tu koleje małopolskie. Tu tablica. A to jest most nad jakąś rzeką. Zasady
korzystania z elementów infrastruktury kolejowej. Ustronie morskie, ponownie, chyba już czwarty raz dzisiaj. Zakaz spania. Zakaz karmienia gołębi. Jak już dobrze mówiłam, PKP Intercity Polregio. Tutaj legenda. Nie, legenda jest tutaj. Ja nagrywałem jakieś sprzedaż biletów krajowych teraz. Polregio. Kołobrzeg. Polregio, Kołobrzeg. I tutaj mamy budkę. Jak pada deszcz albo mocno wieje wiatr, można sobie usiąść i albo chwilę sobie odpocząć, albo poczekać na dany pociąg. Teraz najbliższym pociągiem będzie ekspres Intercity Poseidon. Kolejny kosz na śmieci, tu ławeczki. Dworzec jeszcze się tam ciągnie bardzo daleko. Tu. Oczywiście wam wszystko pokażę. Tu mamy supik trakcyjny, latarnia, żeby w nocy fajnie oświetlone to wszystko było. A tu no troszkę no poniszczona nawierzchnia, powiedzmy. Tu jest ten tor, taka bocznica. Pierwszy, drugi, peron pierwszy. Tu jest coś od trakcji. Tej linki tu chyba nie widać. I tu już chyba setny raz to mówię. Ustronie morskie. Tutaj mamy właśnie takie podpieranie tego supu trakcyjnego. Jest bardzo duże słońce i możliwe, najprawdopodobniej tego nie widać. No te tory zardzewiałe, jak już wam mówiłem, tu roślinki, jak dworzec remontowali, bo tam jest ta budka właśnie, to wtedy tu stały jakieś węglarki. I wagony tego typu. Tu jest jakieś silosy czy coś takiego. A tam już powoli koniec naszego dworca. Nie dotykać urządzenia elektrycznego, nie będę tego dotykał. Latarnia. Kozioł oporowy. Już powoli zbliżamy się do końca dworca. Są jakieś domki, nie dotykać, pod napięciem. Tam po raz 101 napis o stronie morskiej. I tam ten fajny, bardzo je lubię, semafor kolejowy. Ten taki starszy, co jak parowozy jeździły, to wtedy one były bardzo, bardzo mocne. Jest troszkę piachu.
tym napisem kończymy prezentację. Teraz postaram się nagrać odjazd Posejdona. Gryfin już stoi, EU160027 ze składem Express Intercity. Posejdon miał opóźnienie mniej więcej około 5 minut. Był gwizdek i jest odjazd chyba. Nie, jeszcze ktoś do niego wchodzi. Już się luzuje. Drzwi się zamykają i Gryfin rusza. Wagonów, w tym jeden wars. W tym odcinku to na tyle. Żegnajcie, pa!